Witam, witam na kanale audio Czytam Buki. Oto przed Państwem rozdział 20 książki pod tytułem Złote Sidła. Rozdział nosi tytuł Gorące Przyjęcie. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. Filip obszedł chatkę dookoła. Pamiętał, że w chatce było tylko jedno okno zamykane drewnianą okiennicą podnoszoną do góry. Ostrożnie podszedł pod okno. Okiennica była zamknięta, przyłożył ucho do szpary między deskami i usłyszał z wnętrza chaty jakieś kroki. Siria mogła obserwować każdy jego ruch z miejsca, na którym leżała, odczuwał trwogę i lęk promieniujące z jej oczu aż ku niemu. Następnie podsunął się do drzwi. Chciał jak najprędzej przekonać się, co to za człowiek znajduje się w chatce. Serce biło mu żywiej na myśl, że może znajdzie tam przyjaciela i sojusznika. Przede wszystkim jednak chciał wejść w posiadanie strzelby, o ile owa tajemnicza osobistość ma jakąś strzelbę. Musi ją zdobyć przemocą czy podstępem mniejsza o to, bo Eskimosi z każdą chwilą byli coraz bliżej. Gdy doszedł do drzwi, zauważył przede wszystkim parę nart i wiązkę dzirytów oparte o ścianę chatki. Rozczarował się. Czyżby ów człowiek nie był białym, lecz Eskimosem olbrzymiego wzrostu? Pociągnął nosem, węsząc jak pies. Spoza niedomkniętych drzwi doleciał go zapach tytoniu i kawy. Eskimos może wejść w posiadanie tytoniu, a nawet herbaty może ją pić, ale, ale nigdy nie pije kawy. Przymknął na chwilę oczy ośnione białym refleksem śniegu. Potem, potem ostrożnie, po cichutku zajrzał przez niedomknięte drzwi do wnętrza chaty. W panującym wewnątrz półmroku spostrzegł duży piec. Nad płonącym ogniem stała pochylona sylwetka jakiegoś mężczyzny. Postąpił krok do przodu, obserwując uważnie, co się dzieje. Człowiek za drzwiami podniósł się i wyprostował, wydobywając z pieca garnek z kawą. Po jego szerokich barach i olbrzymim wzroście Filip poznał natychmiast, że, że to nie może być Eskimos. Znowu w nieznajomo odwrócił się na moment twarzą do światła. Tak, tak, to biały człowiek. Długie, nieuczesane włosy opadały mu na ramiona, twarz miał zarośniętą, gęstą brodą. Niemal natychmiast zauważył Filipa i stanął jak skamieniały. Filip wymierzył w niego maleńki rewolwer Silly. Jestem Filip Brand, zawołał. Z królewskiej policji w służbie jego królewskiej mości, ręce do góry. Stali obydwaj wpatrzeni w siebie. Jeden sztywny, ogromnie zdziwiony, drugi trochę zdeprymowany i niepewny tego, co za chwilę może nastąpić. Filip stał odwrócony plecami do drzwi. Liczył na to, że w cieniu jego postaci nie zauważy rozmiarów tego maleńkiego, niby zabawka rewolweru. W każdym razie strzał na taką bliską odległość powinien być skuteczny. Spodziewał się, że tajemniczy osobnik po krótkim namyśle zdecyduje się podnieść obie ręce do góry. Tymczasem, tymczasem nastąpiło coś takiego, czego nie mógł się spodziewać. Oto, oto człowiek olbrzym podniósł do góry rękę, w której trzymał garnek z kawą i, i z chlusnął wrzącym płynem na twarz Filipa. Filip zdążył jeszcze uchylić na czas głowę i wypalić z rewolweru, ale, ale zanim zdążył po raz drugi odciągnąć kurek i wystrzelić, tamten rzucił się na niego i to z takim impetem, że obydwaj uderzyli całym ciałem o ścianę chatki. Potem w dzikim uścisku runęli obaj na podłogę. W tej chwili przyszła Filipowi myśl, że, że dobrze zrobił zrzucając wcześniej ciężkie futro eskimosa, które zawadzałoby teraz w walce. Równocześnie przypomniał sobie brama. Przeciwnik jego zarówno siłą, jak i wzrostem dorównywał bramowi. Zastosował zatem wobec niego te same sposoby i system walki, jaki ułożył sobie na wypadek walki z bramem. Należało przede wszystkim oswobodzić się od ciężaru tego olbrzymiego cielska, które zwaliło się na niego. Dobrze wymierzonym ciosem pięści uderzył z całej siły w twarz swego przeciwnika, zanim ten ostatni zdążył go zupełnie przytłoczyć do ziemi. Korzystając z chwili zamroczenia swego wroga, Filip podniósł się szybko na kolana, a następnie stanął mocno na nogach. Był to pierwszy jego triumf, odniesiony dzięki zimnej krwi i rozumowi, ale, ale do zwycięstwa było jeszcze daleko. Filip górował nad swym przeciwnikiem zręcznością i zwinnością. winnością. Tamten natomiast miał inny atut – ciężar swego cielska. Tymczasem nieznajomy również zdążył podnieść się z ziemi. Filip od razu przystąpił do ataku, uderzając go pięścią w szczękę. Jeden taki cios wystarczał normalnie dla powalenia każdego przeciętnego człowieka, ale ów ani drgnął. Filip ponowił uderzenie. Tym razem olbrzym zachwiał się, zakreślając zygzaki, podszedł do leżącego opodal worka z ziarnem i opadł nań ciężko. Ostatecznym wysiłkiem swych mięśni Filip zamachnął się po raz trzeci, tym razem jednak źle wycelował. Zaciśnięta pięść przeszła ponad ramieniem przeciwnika, a Filip stracił równowagę. Upadł w ramiona swego wroga i prawie natychmiast poczuł pod gardłem żelazny uścisk ręki, zacieśniający się coraz bardziej. Lewą ręką chwycił tamtego za drugą rękę, tak by mu ją unieruchomić. Prawą zaś począł go tłuc systematycznie, bez przerwy, po twarzy i dolnej szczęce. Tamten zachowywał się tak, jakby zupełnie nic nie czuł. Wówczas, wówczas podbił mu zręcznie nogą i obydwa znowu zwalili się na ziemię. Żaden z nich nie zauważył Sili, która stanęła w drzwiach z oczyma rozszerzonymi zgrozą i strachem. Tarzali się niemal u jej stóp, dojrzała opuchniętą, zakrwawioną twarz olbrzyma, na którą bez przerwy spadały ciosy Filipa. Ujrzała dwie kosmate, grube, zakrwawione łapy zaciskające się wokół szyi Filipa. Krzyknęła przeraźliwie, a w jej oczach zamigotał ogień walki. Jak strzała rzuciła się w kąt izby, gdzie stała oparta o ścianę gruba pałka. Widział Filip, jak jej twarzyczka okolona złotymi włosami mignęła nagle ponad duszącym go olbrzymem. Na jego szeroki, pochylony kark spadła z całym rozmachem gruba pałka. Ogłuszony ciosem natychmiast zwolnił uścisk żelaznych łap i stracił od razu przytomność. Filip z szaleńczym śmiechem zerwał się na nogi, otworzył szeroko ramiona, a Silja ze szlochem rzuciła mu się w objęcia, dysząc przy tym ciężko. Niebezpieczeństwo chwilowo minęło jeżeli tamten nie umarł, to w każdym razie niewiele mu do śmierci brakowało. Filip, na wpół zduszony, zaczął przede wszystkim głęboko oddychać, wciągając pełną piersią powietrze, równocześnie rozglądał się uważnie po pogrążonej w półmroku izbie. Nagle nagle krzyknął z radości, bo, bo oto w kącie dostrzegł opartą o piec strzelbę. Na strzelbie wisiał pas skórzany z futerałem, a w futerale tkwił rewolwer. Więcej to było warte w tej chwili niż bryła szczerego złota. Natychmiast opasał się tym pasem. Za pasem tkwiła czterdzieści naboi, z tego dwie trzecie do strzelby, kule z ołowianym płaskim końcem. Reszta naboi była do rewolweru. Strzelba była najnowszej marki, doskonała. Rewolwer dużego kalibru, nabity, obejrzał go i otworzył przed oczami sili, która również nie posiadała się z radości. Podszedł do drzwi chaty i zawołał mocnym, dźwięcznym głosem. No, teraz możecie przyjść, to wy, małe diabły. Nie boję się was. No, dalej, chodźcie tu. Pierwszy, który się pokaże, jest za minutę trupem. Milczenie przerwał jakiś inny krzyk, dochodzący z nieznacznej odległości. Była to odpowiedź na wyzwanie rzucone przez Filipa.